Drogi synu, zanim przystąpisz do święceń diakonatu, musisz wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam cię, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać uświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ducha? Chcę. Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Chcę. Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Przyrzekam. Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin intencji Kościoła i całego świata? Chcę. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Chcę z Bożą pomocą. Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął tobie dobre dzieło, sam go dokonał.